Witam Państwa po krótkiej przerwie w programie Uprawiamy Biznes. W pierwszej części pokazałem kilka winnic, zrobiliśmy kilka badań florymetrycznych, a teraz pokażę, co smacznego można zjeść na Podkarpaciu, bo przecież człowiek nie żyje samym biznesem. Po zwiedzeniu winnic postanowiliśmy z ekipą trochę odpocząć i zjeść. Zajrzeliśmy do jednego z przydrożnych hoteli, w których na dobre jedzenie zaprosił nasz sam szef kuchni Arkadiusz. I specjalnie dla nas przyrządził pyszne danie. Dobrze, Arku, jesteśmy na Podkarpaciu. Czy zaproponujesz mi jakieś danie regionalne? Regionalne nie, ale z wykorzystaniem regionalnego produktu. Będzie to wino. Ono jest półwytrawne na etykiecie, natomiast jest w nim mało słodyczy, więc wino jest dosyć kwaskowe, ale jest lekkie, dobre do dań zdrobiu. Jest wyprodukowane, jak jest napisane, ze szczepu winogron Jutrzenka. To jest jedyny taki szczep, który jest wyhodowany u nas w regionie w Jaśle. Oprócz wina oczywiście coś jeszcze potrzebujemy do tego dania. Tak. Będzie to pierś kurczaka, która będzie duszona z borowikami, z młodą kapustą lub kapustą włoską. Młoda cebula, cybuchy będą składnikiem dania. Podamy go z salsą pomidorową. Pomidory świeże, pomidor pelati, włoski pomidor, troszkę wędzonej papryki dla podkreślenia smaku tego boczku, który będzie dusił się razem z kapustą. To troszeczkę wyostrzymy sambalem, czyli taką pastą z chili. Oczywiście do tego świeże zioła jak rozmaryn, tymianek. Tak, mamy wszystkie składniki, od czego zaczynamy? Sól, świeżo zmielony pieprz. W międzyczasie przygotujemy sobie pozostałe produkty, czyli kapustę, którą rozdrobnimy na mniejsze kawałeczki, żeby nam się równo fajnie dusiła. Cebulkę podzielimy na tą troszkę większą, na 6 części. Następnie pokroimy czosnek. Bardzo proszę, w cienkie plasterki czosnek, 2 ząbki czosnku. Powiedz, Arek, jak długo pracujesz tutaj w tym hotelu? W hotelu pracuję już 3 rok. Pracuję w sumie od początku jego powstania. Jestem na miejscu, jestem w miejscu zamieszkania praktycznie. Lokal jest bardzo fajny, ponieważ dużo jest wolnej przestrzeni, dużo jest roślinności, jest fajne oczko wodne, jest bardzo przyjemnie, szczególnie w lecie. Można zobaczyć nawet zająca kicającego, jak i bociana chodzącego, łowiącego żaby u nas. Także naprawdę fajne, przyjazne miejsce i dla oka, i można tu faktycznie odpocząć, bo jest jednak dalej troszeczkę niż główna droga. A powiedz, co Was wyróżnia od konkurencji, od podobnych lokali? Myślę, że chociażby to, że mamy w karcie wina regionalne. Ja spróbuję je otworzyć i spróbować, jak ono smakuje. Nieźle smakuje. Dobrze, powiedz, co w tej chwili będziemy robić? Mamy przygotowane warzywa, pokroiliśmy je. Kurczak marynował się od 10 do 15 minut. Myślę, że jemu to wystarczy. Przyszła kolej teraz na smażenie warzyw. Na tej samej patelni, na której smażyliśmy kurczaka, dodajemy pociętą cebulę. My rozdrobniliśmy ją jeszcze w takie mniejsze cząstki. Można delikatnie już posolić. To jest krótkie smażenie. Następnie wrzucamy boczek, który musi troszeczkę się też przesmażyć. Teraz idzie kapusta, którą podzieliliśmy na mniejsze segmenty. Nadszedł czas na dodanie naszego regionalnego wina. Dajemy go około 100 ml. Redukujemy to do momentu, aż patelnia będzie wilgotna, tylko wilgotna, żeby cały bukiet został nam na patelni tego wina, natomiast pozbędziemy się tej kwasowości tego wina. Bulion mamy już zredukowany. Wkładamy uprzednio smażonego kurczaka. Dolewamy bulion drobiowy. Dodajemy troszeczkę śmietanki. I teraz to wszystko będzie nam się dusić. Czekamy, aż się płyn cały zredukuje, kapusta zmięknie, kurczak nam dojdzie i zrobi nam się z tego sos. Przyszedł czas na zrobienie naszej salsy pomidorowej. Z czego robimy? Jeszcze powtórz. Pomidory pelati. To są włoskie pomidory, pełne słońca, pełne smaku.
dlatego one wzbogacą troszeczkę smak tych naszych polskich pomidorów. Trzecim składnikiem jest oliwa extra virgin, czyli oliwa z pierwszego tłoczenia. To jest oliwa cytrynowa. Dodamy jeszcze pastę sambal, to jest chili z przyprawami. I do tego idzie wędzona papryka. Oczywiście troszkę pieprzu. Świeżo mielonego, czarnego. I dosmaczamy solą. Potrawa jest prawie gotowa. Przyszedł czas na pokrojenie ziół. Myślę, że ja już mam. Kurczak nam już doszedł. On jest już gotowy. Odkładamy go na deseczkę. Troszeczkę masła, zioła, rozmaryn, tymianek i cebuchy. Dwa cięcia robimy pod lekkim skosem. Teraz nakładamy naszą duszoną kapustę z borowikiem. I co teraz robimy z tym kurczakiem? Na górę kładziemy kurczaka. Leciutko go rozsuniemy. Tak. Przeniesiemy go na nożu. Lekko go przyciskając. Teraz wykładamy salsę. Danie jest gotowe, zaserwowane już, wyłożone. Do dania oczywiście polecam białe, wytrawne, półwytrawne wino z Podkarpacia. Wino, które zostało użyte do tej potrawy. I to próbujemy teraz. Teraz próbujemy. I to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Państwa do obejrzenia następnego odcinka z cyklu Uprawiamy Biznes. Do zobaczenia.